Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejny odcinek o polipach jelita grubego, a mianowicie o tym, w jaki sposób je usuwamy. Tak, bo o ile hasło polipektomia jest wszystkim znana i tak mniej więcej kojarzycie i wiecie, co to może być, tak pozostałe techniki endoskopowe są już mniej znane. I wielokrotnie spotkałam się z tym, że budzą strach i taki lęk, ponieważ no, jest to mowa już o jakimś tam ucinaniu, mikrochirurgii i są to słowa, które nieznane mogą powodować, że tak powiem, i wzbudzać niepotrzebny strach przed zabiegiem. Dlatego postaram się to Wam w jak najprostszy sposób wytłumaczyć, powiedzieć coś więcej na ten temat i przede wszystkim chciałabym, żebyście potraktowali ten odcinek jako również zachę, zachętę do wykonania profilaktycznej kolonoskopii. Jest na ten temat na przykład odcinek o, o programie badań przesiewowych i bardzo serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tym odcinkiem. Słuchajcie, co do takiego jest polipektomia? Polipektomia... To tak najbardziej ogólnie zabieg endoskopowy, czyli przy użyciu kolonoskopu, który polega na usunięciu polipa znajdującego się wewnątrz jelita. Tak? Czyli nie rozcinamy powłoki brzusznej, nie wchodzimy od zewnątrz, tylko od środka, tak jak kolonoskopem, w ten sam sposób wykonujemy zabieg polipektomii. Słuchajcie, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w 35% średnio kolonoskopii wykrywane są polipy. I teraz sobie wyobraźcie, że ja wykonuję około 1000 kolonoskopii rocznie. Ile to jest kolonoskopii z polipektomią? A co jeszcze ciekawszego, że rzadko kiedy usuwam w trakcie takiej kolonoskopii jednego polipa. Często są to dwa, 3, 5. A rekord mój usunięcia ilości polipów u jednego pacjenta to było w dwóch albo chyba w trzech kolonoskopiach to było 17 sztuk. Tak, czyli u jednego pacjenta w trzech etapach, w trzech usunęłam 17 polipów, z czego trzy z nich były bardzo zaawansowanymi polipami, tak? Więc e, gdyby ten pacjent jeszcze troszkę poczekał, miałby trzy e, synchroniczne raki e, w grubym, tak? Więc na to na przykład zdaje się e, profilaktyczna kolonoskopia, tak? E, co jeszcze? W 6% kolonoskopii jest wykrywany nowotwór. I słuchajcie, ja bym chciała, żeby to był zawsze wczesny nowotwór, do usunięcia w trakcie zabiegu endoskopowego, tak? Żeby rak jelita w Polsce stał się dzięki właśnie badaniom profilaktycznym i naszym wspaniałym, że tak powiem, fachowcom usuwającym zaawansowane polipy i wczesne raki endoskopowo, żeby rak jelita grubego, który wymaga chemikolektomii albo resekcji jelita. Albo taki, z którym już nic więcej nie można zrobić, tylko jest rakiem paliatywnym, żeby po prostu odszedł w zapomnienie. Słuchajcie, jakie są zalety polipektomii? Przede wszystkim to, że większość polipektomii można już wykonać w trakcie kolonoskopii, którą wykonujemy ambulatoryjnie. Tak? Ko kolonoskopia z polipektomią jest zwykle szybka, jest bezpieczna i jest Skutecznym zabiegiem leczącym, czyli powikłania obserwujemy w mniej niż 1% zabiegów. To jest bardzo niewiele w porównaniu z metodami chirurgicznymi. To jest naprawdę ułamek procenta powikłań, tak? Zabieg jest w większości zabiegiem doszczętnym, czyli leczniczym, tak? Czyli takim, gdzie. Usunięty polip, usunięty problem. Małe i średnie polipy można usuwać ambulatoryjnie. Rozmiar polipa, jego usytuowanie i że tak powiem, możliwości techniczne danej pracowni i doświadczenie lekarza to są takie wyznaczniki tego, czy Wy w danym momencie będziecie mieli usuniętego polipa? Czy doktor zdecyduje się pokierować Was na polipektomię w ośrodku zabiegowym o wyższym doświadczeniu, po prostu wyższym bezpieczeństwie, tak? Ja doświadczenie mam spore, więc usuwam duże polipy, ale też nie wszystkie polipy usuwam ambulatoryjnie w mojej pracowni ambulatoryjnej, tak? czyli takiej, która nie przynależy do szpitala. Część pacjentów e, wykonujemy duże polipektomie, e, również ambulatoryjnie, ale także szpitalnie, e, w szpitalu, w którym pracuję. Tak? I tam jest pracownia zabiegowa i e, wielu moich pacjentów e, na polipektomie właśnie tam również kieruje. Tak? Poza tym, e, na e, polipektomie. Ym, Trakcie hospitalizacji, czyli pacjent musi klasycznie położyć się na dzień, dwa lub trzy do szpitala, są kierowani również pacjenci, którzy są pacjentami wysokiego ryzyka, czy krwawienia, czy perforacji, czy w ogóle problemu, tak jakiś powikłań. Zwykle są to osoby starsze, przyjmujące wiele różnych leków, mające wcześniej problem z przygotowaniem się w domu, tak? No bo tutaj są pod ciągłym nadzorem, yy, są przygotowani, potem mają tą obserwację, wykonane badania, więc jest ten margines bezpieczeństwa jeszcze bardziej jakby rozszerzony, tak? I teraz tak, często pytacie, ile trwa polipektomia? No to mała polipektomia, no to jest kilka minut, tak? W zależności od tego, jak, jaką technikę, no to ucięcie tam małego polipa nawet do centymetra, to czasami jest i 30 sekund, więc zależy, jakie jest doświadczenie doktora, w którym miejscu jesteśmy, jakie są warunki oczyszczenie. Jelita, i czasami cykmenki po polipie, tak? Średnie duże polipy, no to też właśnie w zależności od wielu czynników, no to tak pół godziny do 40 minut. Natomiast słuchajcie, ja tych największych, takich mega gigantycznych polipów nie usuwam. Natomiast asystowałam przy wielu takich zabiegach. I słuchajcie, czasem są to polipy na polipektomie, czy w zasadzie ESD, czyli dysekcje podśluzowe, kilkugodzinne. Więc 2-3-4 godziny może trwać duży zabieg endoskopowy. Tak? Więc tak też może być, jeżeli polip ma kilka czy kilkanaście centymetrów tak? i obejmuje całą średnicę. Cały obwód jelita, bo takie również się zdarzają. Co jeszcze? Czy polipektomia boli? Słuchajcie, 99 ponad procent polipektomii nie boli, bo śluzówka jelita jako taka nie jest unerwiona. Niewiele jest sytuacji, kiedy polipektomia boli. Są to polipy, które usuwamy bardzo blisko zwieraczy odbytu, tak? albo wręcz na zwieraczach odbytu. I z Wtedy no, stosujemy dodatkowe e, techniki i dodatkowe jakby dź, działanie przeciwbólowe i zwykle taki zabieg jest wykonywany w znieczuleniu, tak? E, czy jest różnica między polipektomią w znieczuleniu i bez znieczulenia? Nie ma, tak samo jak kolonoskopia, tak? E, tak samo robimy polipektomię, kiedy pacjent jest uśpiony, w asyście anestezjologa i tak samo wykonujemy jak pacjent nie śpi, jak nie śpi, no to ma jeszcze atrakcję pod tytułem patrzy sobie w monitor i generalnie jest jakby świadkiem tego, co się dzieje w jelicie i moi pacjenci to zwykle wykazują mega zainteresowanie, więc ok. I ja zresztą też lubię to wszystko pokazywać. Teraz tak. Pytacie też e, czasami, jak takiego polipa wyciągnąć ze środka, jeżeli on tam jest na przykład w kątnicy, czyli półtora metra w zasadzie od, e, od, od wylotu. Więc e, techniki są różne. Możemy takiego polipa, jeśli jest mały, odessać przez endoskop, czyli po prostu endoskop e, ma w sobie taką funkcję płukania i odsysania e, płynów e, i gazów z silita, więc wtedy go po prostu wciągamy jak odkurzaczem. Możemy też takiego polipa dużego wyciągnąć na pętli, jak na las się. Tak ciągniemy go ze sobą, jak, że tak powiem, na westernach ciągnie się cielaka albo konika na las To my też tak ciągniemy tego polipa na pętli przez całe jelito. Można również użyć takiego koszyczka albo takiej specjalnej. Pułapki na polipy, która wygląda trochę i przypomina taką pułapkę, na, znaczy takiej na motyle, jak się łapie. Jak dzieci czasami biegają po łące i łapią owady w taką siateczkę. Więc to w ten sposób wygląda i takiego polipa się odławia i wyciąga razem z endoskopem. Też bardzo fajna technika. Co jeszcze? Co robić po polipektomii? Przede wszystkim odpoczywać. Jeden-dwa dni to jest naprawdę po dłużej. Po małych polipektomiach tam powiedzmy sobie do centymetra, to w zasadzie jeśli lekarz nie zaleci Wam specjalnego postępowania, to nie ma większego problemu. Natomiast ważne jest, żeby przy tych większych polipektomiach, szczególnie u pacjenta z zwiększonym ryzykiem krwawienia, Albo jeśli ta polipektomia była trudna, była w kawałkach, coś tam się w trakcie działo i lekarz wam powie, że macie odpoczywać, to znaczy, że macie odpoczywać, to znaczy, że trzeba leżeć, pić wodę, jeść lekko strawnie. Po polipektomii przez kilka dni staramy się nie nosić, nie dźwigać, nie szarpać się, tak? nie ciągnąć jakichś ciężkich przedmiotów. Pamiętajmy, że dzieci to słodki ciężar, tak? I pamiętam jednego pacjenta, który. Po y, polipektomii y, lekko, ale zakrwawił, bo y, podniósł wnuka, tak? No bo wiecie, jak to się dziecko ukochać, y, podnosi się do góry, ściska, no i y, to miejsce po polipektomii y, delikatnie zakrwawiło, wrócił y, do szpitala, na szczęście skończyło się dobrze, tak, ale to już była taka przestroga dla niego, żeby takich rzeczy nie robić. Y, co jeszcze, nie uprawiamy sportów. Tak, do 10 dni po polipektomii dajemy sobie spokój z uprawianiem intensywnego sportu. Na spacer spokojnie można pójść. Nie jeździmy na rowerze, nie jeździmy na, na rolkach, nie ćwiczymy na siłowni, nie chodzimy na sauny, nie bierzemy gorących kąpieli, nie bierzemy żadnych zabiegów m, takich, które rozgrzewają ciało. Tak. Albo wprawiają je w jakieś duże wibracje, tak? Poza tym nie pijemy alkoholu przez 10 dni od polipektomii. I y, często pytacie się mnie, to jest takie y, pytanie intymne, ale to się nie ma co wstydzić. Kiedy można zacząć służyć po polipektomii? Słuchajcie, generalnie y, przy małych polipektomiach to nie ma problemu, 2-3 dni abstynencji. Y, przy Dużych polipektomiach, no to trochę dłużej, no bo jednak jest to rodzaj i forma wysiłku, to no będzie tam 10 dni. Natomiast szczególną uwagę muszą zwrócić osoby, które miały dużą polipektomię albo zabieg SD odbytnicy, i takie osoby powstrzymują się od współżycia nawet do 3-4 tygodni. Pamiętajcie o tym, żeby nie było problemu. No ale to ja myślę, że po takim dużym zabiegu to generalnie na miesiąc to spokojnie ochota odchodzi. I teraz, tak jakich używamy narzędzi? No to nasze moje takie narzędzia, których najczęściej używam, to kleszczyki, to pętla. Również też nóż endoskopowy, ale ja nie pracuję nóżem endoskopowym. No i dodatkowe narzędzia. To są te, te nasze gadżety endoskopowe, czyli igły, klipsownice, graspery APC. No i tutaj tak przygotowałam dla Was taką małą niespodziankę, bo mam właśnie pętlę ze sobą, endoskopową, którą usuwamy polipy. I najpierw pokażę Wam tak w skrócie, jak to się robi, żebyście wiedzieli. Czyli słuchajcie, tu narysowałam dla Was taki mniej więcej schemat, tak? Czyli tu jest endoskop, tak, czyli tu mamy endoskop. Tu mamy uszy połowanego polipa, czyli takiego grzyba na nóżce. I pętlę zakładamy przez głowę polipa, zaciskamy tutaj na jego tej nóżce i ucinamy, używając do tego prądu koagulacji. Tak samo są takie siedzące polipy, tak? Taki polip, który jest taki przysadzisty, nie ma nóżki. To tak samo staramy się tutaj. Położyć pętlę na błonie śluzowej, tak jakby przydusić tego polipa i go odciąć. Tak? Zostanie taka mała blizenka. No i jest też technika um, usuwania polipów, tak zwana kęsowa, czyli podstrzykujemy ten bąbelek, który tu jest. To na innym y, rysunku, który Wam później pokażę, igłą endoskopową, w błonę podśluzową wprowadzamy w. Y, Wykonujemy taki bombelek z wody po to, żeby zmniejszyć ryzyko perforacji. Tak? Jeżeli polip jest taki płaski i, i cieniutki, i jest ryzyko perforacji, to my sobie go, jakby wstrzykując wodę pod niego, pod, jakby podnosimy do góry i mamy większe bezpieczeństwo, że oddalamy się od ściany zewnętrznej jelita i ryzyko perforacji. Jest mniejsze, i możemy sobie wtedy po kawałku taki polip usunąć w jednej, w dwóch częściach. No i jak my to robimy? Słuchajcie, tu jest właśnie dla Was. Przygotowałam pętlę endoskopową. O, ona wygląda w ten sposób. To jest bardzo delikatne, jednorazowe narzędzie. O, tą osłonkę podajemy do endoskopu. Słuchajcie, i. Właśnie zakładamy potem na polipa. I teraz po, postaram się Wam pokazać, jak wygląda pętla endoskopowa, jak ona jest malutka. Słuchajcie, o jak wyjmiemy pętlę z osłonki, teraz może nie widać za bardzo, ale spróbuję to pokazać na tle białej karteczki. Zobaczcie, jaka ona jest mała i delikatna, że tak naprawdę, jak zabiorę karteczkę, to jej prawie nie widać. E, ona ma 10 mm. To jest pętla mała, pętla dziesiąteczka. Zaraz Wam pokażę przy dziesięciogroszowej monecie, jak to wygląda. Może odłóżmy tu. O, i zostawmy tylko samą pętelkę. I zobaczcie. I tu jest dziesięciogroszowa moneta. Zobaczcie, jakie to jest malutkie, delikatniutkie i cieniutkie. O, może tak przybliżę. Yy, narzędzie, którym możemy czynić Tyle dobrego, możemy zabrać polipa, uciąć go i za, zabrać go z, mm, z jelita, tak? I słuchajcie, no jak my to robimy, może tutaj w ten sposób jeszcze uda mi się pokazać, jakąś ekwilibrystykę wykonam. Tą pętelkę zakładamy na szypułkę polipa, tak jak na mój palec, po prostu przez głowę polipa tu przeciągamy, przeciągamy, zakładamy, słuchajcie i. Zaciskamy i cyk. Jakbym zacisnęła mocniej, to mogłabym sobie zrobić krzywdę, tak? Bo ta pętla jest ostra i w zależności od tego, czy potrzebujemy użyć prądu koagulacji, czy nie, to ta pętelka bip, mic, 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 zaciska się i obcina polipa. Tak? Bardzo bezpieczna technika. Miejsce po polipektomii możemy y, zaklipsować, szczególnie jeśli widzimy, że tam jest duże naczynie i ryzyko tego, że ono tam odpali, potem i zakrwawi jest duże, no to zakładamy klipsa i słuchajcie, no to mniej więcej pokazałam Wam, jakie są te rodzaje zabiegów tak wstępnie przy użyciu pętli, czyli polipektomia prosta, czyli odcięcie w jednym kawałku polipa, polipektomia kęsowa, czyli po kawałku, bez podstrzyknięcia, z podstrzyknięciem. Przy polipektomii kęsowej bardzo ważne jest, żeby wykonać ją po kawałku, ale przy tej samej endoskopii, przy tej samej kolenoskopii, niedopuszczalne jest, a dalej to się zdarza, słuchajcie, żeby e, usuwać dużego polipa u pacjenta, na przykład raz w miesiącu po kawałku, bo takie rzeczy e, widziałam, takie pacjenci mieli opisy, i słuchajcie, to jest, e, tak nie powinno być, przestrzegam to. Was przed tego typu postępowaniem. Tak, jeżeli ktokolwiek Wam zaproponuje, że usunie Wam dużego polipa po kawałku, ale będziecie przychodzić raz w miesiącu i zajmie to na przykład pół roku, bo przyjdziecie sześć razy, to uciekajcie stamtąd, szukajcie innego ośrodka. I ostatnim zabiegiem, w trakcie którego usuwamy, te duże polipy, jest to tak zwane ESD. ESD to jest dyssekcja podśluzowa, czyli to jest już taki zabieg chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii endoskopowej, a w zasadzie nawet mikroinwazyjnej. Robi to kilka ośrodków w Polsce, na przykład ośrodek, są ośrodki w Warszawie, bodajże dwa. To jest ośrodek w Brzezinach koło Łodzi, to jest ośrodek w Szczecinie i w Elblągu. Jeśli mieliście wykonane SD jeszcze w jakimś ośrodku w Polsce, o którym nie wiem, albo zapomniałam go wymienić, to napiszcie w komentarzu. Co to jest SD? SD wykonywane jest w wyspecjalizowanych ośrodkach przez lekarzy z mega wielkim doświadczeniem endoskopowym. Są to zarówno chirurdzy, jak i gastroenterolodzy. No i tak też przy, przy, narysowałam dla Was taki mm, rysuneczek. To są moje rysunki, i ten poprzedni, i ten. Ze względu na to, że ja nigdy nie wiem, jak to jest tam z tymi prawami autorskimi, i żeby nikomu nie stała się krzywda, to narysowałam to dla Was samodzielnie. Mam nadzieję, że rysunki są mm, w miarę czytelne. I słuchajcie, najpierw przejdę, no to jest tak, to jest duży płaski polip, tak? On jest rozległy, on zajmuje dużą powierzchnię. Podstrzykujemy go, czyli tu mamy igłę, która wychodzi z endoskopu i podaje płyn, warstwę i jakby od polip od ściany, tak, czyli mamy tutaj jakby wytworzoną taką przestrzeń do zabiegu. I ten polipek jest od ściany jelita odsunięty, czyli możemy tutaj te warstwy wszystkie ładnie sobie uwidocznić. No i słuchajcie. Potem no, cały na biało, tu wchodzi endoskopista z nożem endoskopowym i zaczyna się zabieg. To jest fascynujący zabieg. Słuchajcie, no mówię, ja jedynie asystowałam do tych zabiegów, natomiast no, to jest niesamowite to, co można zrobić, że można w pełni zachować integralność jelita, nie trzeba wycinać jego kawałka, tak? nie trzeba kaleczyć pacjenta można usunąć ten polib wewnątrz jelitowo. I tym właśnie specjalnie skonstruowanym takim maluteńkim nożem. Słuchajcie, to jest nóż, który wychodzi z takiej samej praktycznie osłonki jak pętla, tak? To jest, słuchajcie, tak delikatne narzędzie. Ono przy pomocy odpowiednich ustawień kagulacji milimetr po milimetrze odcina pod kontrolą wzroku. Słuchajcie, to jest Zabieg na milimetry odcina tego polipa, kontrolując jednocześnie głębokość nacięcia. Jest w ogóle niesamowite, ja jestem zafascynowana tą techniką, tak? I jesteśmy w stanie wyciąć całego tego polipa, słuchajcie, pod kontrolą wzroku, powoli, po kawałeczku, w jednej części, do oceny histopatologicznej, tak? Zachowując jednocześnie integralność ściany jelita, jak to się później goi? Bo to jest taka duża rana, wtedy, tak? Mamy taką dużą ranę. E, goi się bardzo dobrze. Słuchajcie, nawet e, są techniki, gdzie te rany, brzegi tej dużej rany można ze sobą zbliżać i spróbować to szyć. E, można to goić na otwarto, tak? Generalnie. Efekty są niesamowite. Ja kontroluję pacjentów po zabiegach SD i widzę, jak mają świetne rezultaty. Więc, jeżeli macie dużego polipa, a nie zaawansowanego raka, tak? bo tą techniką usuwa się duże, zaawansowane polipy albo wczesne raki. Więc to nie jest technika do każdego. Słuchajcie. Szukajcie ośrodka lekarza, który będzie umiał to usunąć e, techniką właśnie ESD. Ze względu na to, że w Polsce jeszcze zdarzają się miejsca, gdzie usuwa się fragment jelita razem z polipem. Tak? A od tego powinno się już odchodzić. Teraz, e, mając do dyspozycji kilka ośrodków w Polsce jesteśmy w stanie wykonać te zabiegi endoskopowo. I nie martwcie się tym, że musicie czekać na termin 2 czy 3, czy czasem 4 miesiące. To się nic nie stanie. Tak? Zresztą każdy lekarz kwalifikuje, który wykonuje takie badania, kwalifikuje pacjentów i sam praktycznie wyznacza termin, kiedy oni mają na ten zabieg Przyjść. Więc słuchajcie e, pamiętajcie ESD, bardzo ważna technika. E, I pytajcie o to swoich lekarzy, szukajcie w internecie, bez problemu można znaleźć. Ja tutaj, e, że tak powiem, mm, Wam e, daję tą pierwszą wskazówkę. E, to jest technika bardzo dokładna. Tak, tak jak Wam mówiłam, nawet na milimetry jest możliwość kontroli całego przebiegu zabiegu od pierwszej do ostatniej sekundy tego zabiegu. Tak? Duże polipektomie zabezpieczamy klipsami, koagulacją, bimerem argonowym, tak? czy również techniką tuszowania, jeżeli tam cokolwiek będzie nas jeszcze skłaniało do powrotu w dane miejsce. Tak? Bardzo ważne, jest przychodzenie na kontrolne kolonoskopie w takim terminie, jak one zostaną Wam wyznaczone po polipektomii. Tak? Nie może tak być, że otrzymacie informację. Kontrolna kolonoskopia za 3 lata, Wy przychodzicie za 7. Tak, tak nie powinno być, a to się niestety dalej zdarza. Bo jeśli wymyślicie sobie, że ja, widząc wynik z innego ośrodka, bez oznaczenia, kiedy ma być kontrolna kolonoskopia? Zawsze pytam pacjenta. Czy dostał Pan informację na temat tego, kiedy miała być wykonana kontrolna kolonoskopia? To wtedy zaczynają się, że tak powiem, takie kręcić trybiki w głowie i już wiem, że pacjent przeciągnął termin, tak? I mówi tak. Ja mówię, a ile doktor powiedział, że trzeba zrobić? No za trzy lata. Ja mówię, a minęło pięć. I wtedy takie zdziwienie. Skąd? Skąd ja wiem, tak? Skąd ja wiem? No wiem, bo to są standardy, tak? O tych standardach zresztą możecie sobie przeczytać również w, w internecie. Część z tych artykułów jest y, otwartym źródłem, i więc można znaleźć przeczytać. Jakie są powikłania po polipektomii? Bo to również trzeba wiedzieć. Powikłania generalnie dzielimy na powikłania wczesne i późne. Wczesne to są takie, które występują praktycznie pierwszej dobie dwóch od zabiegu. I to jest krwawienie i to jest perforacja. Więc jeżeli zdarzy się tak, że boli Was brzuch, że stan podgorączkowy, nudności, wymioty, krew z odbytnicy, tak? albo taki stolec wymieszany z krwią. Tak? Jeżeli Wasz brzuch, że tak powiem, zrobi, zwiększy się jego obwód, jeżeli zrobi się tkliwy i będzie takie wrażenie, jakby zatrzymał się w środku Treść jelitowa się zatrzymała, no to wtedy jedziecie na najbliższy sor i koniec, kropka, tak? Co za. Poza tym, e, późne powikłania nawet do 10 doby, ale te powikłania występują częściej u pacjentów po dużych polipektomiach z dużymi e, polipami, którzy nie przestrzegają tak naprawdę zaleceń po polipektomii, tak? Jeszcze jedna kwestia to jest polip nawrotowy, który również się zdarza. To jest czasami w miejscu po polipektomii zdarza się odrost. Coraz rzadziej to się zdarza, ponieważ mamy coraz lepsze techniki, jesteśmy jako endoskopiści coraz lepiej wyszkoleni, ale jednak się zdarza i wtedy pacjent, u którego wykryta jest wznowa i jest ona duża, tak? powinien być skierowany do ośrodka referencyjnego, tak? czyli nie grzebiemy tam w jakimś małym, małej pracowni endoskopowej, gdzieś po, w takim miejscu bez doświadczenia, tylko od razu polipa nawrotowego wysyłamy do ośrodka referencyjnego, który ma duże doświadczenie w usuwaniu polipów nawrotowych. I są to na przykład ośrodki w Warszawie, w Szczecinie, w Brzezinach, tak? w Łodzi również. Więc słuchajcie, tak to może być. A i na koniec pytanie, które mi ostatnio zadał pacjent. A co z tym klipsem, który ja tam mu założyłam na szybkie polipa? No, klipsy sobie odpadają, tak I, i tyle. Czasami widać je w toalecie, a zwykle nie, nawet nie wiecie kiedy one odpadną. Zwykle tam po kilku tygodniach, tak. Na koniec krótka historia. Usuwałam dużego polipa u młodego pacjenta. Pacjent 21 czy 22 lata, naprawdę potężny polip, i zakładam tam sobie te wszystkie narzędzia: polipektomia, klipsowanie. Słuchajcie, tu cały czas z nim rozmawiam, bo on nie był uśpiony. I na koniec, już po tym wszystkim, wyjęliśmy polipa, pokazuję mu go w tym pojemniczku z formaliną. A on tak patrzy na mnie, na tego polipa na mnie i mówi tak, pani to ma z tego niezłą frajdziochę. Ja mówię, no w sumie jest to taka część mojej pracy. A on mówi tak, to jest lepsza zabawa, jak na PlayStation. <grym> więc słuchajcie, młody porównał właśnie moją tą całą otoczkę, i tego wszystkiego, co robimy z zgromna, PlayStation, więc słuchajcie. Jeżeli ogląda ten odcinek jakiś młody lekarz i nie wie, jaką specjalizację wybrać, a lubi właśnie takie manualne zajęcia, lubi na przykład, a nie chce zostać w sensu stricte chirurgiem, to endoskopia i zabiegi endoskopowe no, są takim bardzo fajnym, Miejscem, gdzie można naprawdę uzyskać takie zawodowe spełnienie. Więc naprawdę, jeśli to Wam się podoba i widzieliście kiedykolwiek w trakcie studiów endoskopię z polipektomią i gdzieś Wam zostały te obrazy w głowie, to serdecznie zapraszam, bo bardzo nam brakuje młodych endoskopistów, żebyście się uczyli robić endoskopię, robić badania i. Tutaj służyć pomocą, właśnie pacjentom. Na koniec, jak zwykle, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że oglądaliście cały odcinek, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, bo widzę, że przybywa subskrybentów bardzo dużo. To pomaga rozprzestrzeniać się tym treściom, i ja już też dostaję taki zwrotny od Was feedback, że. Faktycznie no, te filmiki są dla Was pomocne i bardzo się cieszę. Dzięki za wszystkie postawione kawy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, papa. Pa.